Po fatalnym występie w europejskich pucharach i porażce w Gandawie 0-5 Pogoń Szczecin próbuje się odbudować w czwartej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mierzy się z Radomiakiem Radom. No i pamiętajmy, że w Ekstraklasie Portowcy dwa dotychczasowe spotkania wygrali. Ale to Radomiak wygląda lepiej na początku meczu. Doskonałe podanie Krzysztofa do Lisa Enrique przepuścił piłkę. Jest Lisandro Semedo, jest 1-0 dla przyjezdnych. Fenomenalne prostopadłe podanie zaspali obrońcy. Semedo wychodzi do tej piłki i pokonuje Bartosza Klebaniuka. To jest pierwszy gol Radomiaka w Szczecinie na poziomie Ekstraklasy. A to już gol numer 2 w 27 minucie. Dośrodkowanie Rafała Wolskiego z rzutu rożnego i Mateusz Cichocki podwyższa wynik. Radomiak Radom prowadzi w Szczecinie z Pogonią 2-0. To nie jest dobry tydzień dla Portowców, to nie jest dobry tydzień dla Bartosza Klebaniuka. Uderzenie z dystansu do Nisa, tym razem obok słupka. No ale Pogoń od czasu do czasu też atakuje i ten atak był naprawdę groźny. Wahan Biczak-Cian dogrywał z prawej strony, ale Aleks Gorgon nie trafił w bramkę. Linus Walkwist wychodzi sam na sam, ale broni Albert Posiadała. Do przerwy 2-0 dla przyjezdnych. Zaraz po przerwie Machado uderza obok słupka i łapie się za głowę. A teraz już Abramowicz do Enrique. No i coś niesamowitego, a właściwie coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić, bo Brazylijczyk trafia w słupek po tym, jak w poprzednim meczu 3 razy obił poprzeczkę i raz słupek. Teraz też nie strzela gola. No a na trybunach podstawowy, ale kontuzjowany bramkarz Pogoni Szczecin Dante Stipica. Bardzo go brakuje, natomiast Portowcy strzelają gola, ale ta radość jest bardzo krótka, bo Luka Zachowicz fauluje i ten gol nieuznany. To już 78. minuta meczu, końcówka tego spotkania wygląda nieco lepiej w wykonaniu Portowców. Co z tego, skoro nie potrafią pokonać Alberta Posiadały, nie potrafi tego zrobić nawet Kamil Grosicki i ostatecznie Radomiak Radom pokonuje Pogoń Szczecin 2-0. To jest pierwsze zwycięstwo Radomiaka z Portowcami na poziomie Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.